Co to jest borelioza? Jak dochodzi do tej choroby? I czy możemy uchronić się przed niebezpiecznymi kleszczami? Na szereg pytań odpowiada raciborski sanepid. Sezon letniego wypoczynku trwa, więc ukąszenie kleszcza może spotkać każdego z nas. Aby bronić się przed kleszczami, nie trzeba unikać lasów. Kleszcze nie spadają z drzew, tylko czekają w krzewach i trawach, aż zbliżą się jakieś ciepłokrwiste istoty, na których mogą się ulokować. Kleszcze są wszędzie. Kleszcz nie posiada oczu. To jest takie stworzenie, natomiast które posiada na przednich odnóżach bardzo wyczulone aparat i od razu wyczuwa, kiedy zbliża się albo zwierzę, albo człowiek, wtedy atakuje, spada sobie na niego, a w aparacie gębowym posiada wydzielinę przypominającą środek znieczulający i bardzo bezboleśnie wkręca się w skórę. Ważne jest, aby po wypoczynku na świeżym powietrzu dokładnie sprawdzić swoje ciało. Kiedy kleszcz wbije się w skórę, można go łatwo przeoczyć. Co zrobić, jeśli zauważyliśmy takiego nieproszonego gościa na naszej skórze? Jeżeli już dojdzie do ukąszenia przez kleszcza i widzimy go, wtedy nie usuwamy go pęsetą, ponieważ możemy go zmiażdżyć i w momencie uszkodzenia kleszcza on wyrzuca z aparatu gębowego dużą ilość zakażonej wydzieliny, która może spowodować zachorowanie. Poza tym też nie przypalamy papierosem, nie smarujemy spirytusem ani tłustą maścią. Można go, jak już jesteśmy w lesie, nie mamy nic przy sobie, czy gdzieś na łące, usunąć pęsetą, ale prosto, wyciągając bez odkręcania, bez zakręcania nim i tak dalej. Natomiast dostępne są preparaty w sklepie, w drogeriach lub w aptekach typu Tick Off, które natychmiast uśmiercają kleszcza. Wyposażone są dodatkowo w pęsetkę i nie ma tu możliwości, że możemy go uszkodzić podczas wyciągania. Przykrym następstwem ukąszenia kleszcza może być groźna choroba zwana boreliozą. Nie wszystkie kleszcze są zakażone, jednak w naszym powiecie coraz częściej dochodzi do przypadków zachorowań. W ubiegłym roku sanepid odnotował 82 przypadki tej groźnej choroby. Od początku roku do dnia dzisiejszego na boreliozę zachorowały już 23 osoby. Boreliozę wywołują krętki z rodzaju Borrelia burgdorferi, które znajdują się w wydzielinie z aparatu gębowego kleszczy. Kleszcze zakażone są po prostu krętkami borelia i mogą wywoływać albo boreliozę, postać kostno-stawową, neuroboreliozę, ale mogą też wywoływać arbowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. To jest jeszcze inna choroba. To, czy jesteśmy zakażeni boreliozą, można sprawdzić za pomocą badania krwi, ale to nie jedyny sposób diagnostyki. Jest możliwość badania kleszcza w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w laboratorium metodą Real-Time PCR. Jest to bardzo dokładna metoda. I teraz tak, co robimy? Po przyjściu do domu usuwamy tego kleszcza w całości, najlepiej jak się da. Wkładamy do małej buteleczki, do słoiczka. Możemy go dać do lodówki i na następny dzień przywieźć do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach na ulicy Raciborskiej. Można się wcześniej jeszcze umówić telefonicznie. Jeżeli nie mamy czasu, nie pozwala nam czas na natychmiastowe dostarczenie tego kleszcza, zalewamy go spirytusem i możemy za parę dni również go dostarczyć do badania. Wtedy wiemy na 100%, czy ten kleszcz był zakażony, czy nie. Borelioza ma 3 stadia, więc jeśli zauważymy zmiany skórne i pogorszy się nasze samopoczucie, udajmy się do lekarza.